Zarówno te osoby, które oskarżają Buddę, robią to bezprawnie dzisiaj, wskazując, że to jest ruch wyprzedzający, że prawdopodobnie on, za nim stoją w ogóle jakieś ogromne przekręty, bo takie wypowiedzi się pojawiają, ale tak samo osoby, które osądzają już potencjalnych sprawców tych szantaży wobec Buddy, też robią to za wcześnie. Dopóki ktoś nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, to jest kwestia bardzo trywialna, ale często pomijana, to jest to osoba niewinna. Nie możemy wskazywać, że na pewno ten szantażysta popełnił to przestępstwo, dopóki w tej sprawie nie wypowie się sąd w dwóch instancjach i nie zapadnie prawomocny wyrok. Oczywiście tutaj w przypadku Buddy ta sytuacja wydaje się bardziej klarowna, dlatego że tam doszło do prowokacji według tego, co przekazała policja. Ja też wstrzymywałem się z publikacją mojego materiału, nie czerpiąc tylko z materiału Buddy, ale właśnie z oświadczenia policji. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. W świecie mediów społecznościowych Marcin Kruszewski na pewno jest najbardziej wpływowym prawnikiem. Na swoich profilach zgromadził około 3,5 miliona obserwujących. W związku z tym nie mogłem odpuścić sobie okazji do poznania prawniczej perspektywy na najgorętszy obecnie temat w internecie. Postać Buddy poznałem właśnie przy okazji tych kontrowersji, które powstały w ostatnim czasie. Nie jestem jego regularnym widzem, raczej kojarzę go po prostu jako jednego z tych twórców, którzy teraz szybko się rozwijają. I mogłem do tego podejść na spokojnie, bo nie jestem ani jego widzem, ani hejterem. Wydaje mi się, że zarówno zrozumiałe jest jego zachowanie, jak i pewne wątpliwości, które wokół niego powstają. Prawo nie daje, pomimo że w teorii tak jest, prawo nie daje skutecznej formy ochrony naszych dóbr osobistych, nie daje skutecznej formy ochrony przed oczernieniem, przed pewnymi kłamstwami, które mogą się pojawić. I twórca, chcąc w jakiś sposób uratować swoje współpracę, które ma. Swój wizerunek. Swój wizerunek, uratować też siebie w kontekście wykonywanej działalności zarobkowej, bo internet to już dawno nie jest zabawa. Internet to są bardzo, bardzo duże pieniądze i gra o wyświetlenia to jest gra o coraz lepsze współprace, coraz więcej środków, które możemy nabyć. Buddha, chcąc w jakiś sposób się wybielić, chcąc ochronić ten swój wizerunek przed pomówieniami, tak jak on twierdzi, musiał wydać swoje oświadczenie, które może się okazać dużo bardziej skuteczne niż ewentualne przeprosiny, które uzyskałby po latach postępowania sądowego. Ja w ogóle widzę duże defekty systemu prawnego, które takie sytuacje pokazują. My mamy czy to karnoprawną, czy cywilnoprawną ścieżkę ochrony naszych dóbr osobistych, jeżeli mówimy o prawie cywilnym, czy ochrony przed zniesławieniem, znieważeniem w kontekście prawa karnego, ale musimy też wiedzieć, jak funkcjonują sądy. Polskie sądownictwo przeładowane jest sprawami, sędziów jest bardzo mało, administracji sądowej jeszcze mniej. Okazuje się, że czas trwania procesu, czas trwania postępowania sądowego jest coraz dłuższy. Nie da się skutecznie uzyskać orzeczenia, które rozwiąże sprawę tak jak w amerykańskim filmie. Pada pomówienie, gazeta pisze coś nieprzychylnego na nasz temat, a my następnego dnia dowiadujemy się, że faktycznie ta osoba przeprosiła. My możemy oczywiście liczyć, że taki sprawca potencjalny tego zniesławienia czy pomówień wystraszy się. My wezwiemy go przedsądowo, na przykład w kontekście późniejszego powództwa cywilnego, żeby wyprostował te informacje, żeby zaprzestał naruszania naszych dóbr osobistych albo żeby w jakiś sposób likwidował te skutki, które powstają jakimś przedsądowym pismem, ale nie oszukujmy się, gazety żyją z sensacji, inni twórcy internetowi żyją z sensacji, rzadko to zadziała. Czyli innymi słowy, nie ma skutecznego narzędzia w polskim prawie, które przeciwdziałałoby tego typu sytuacjom i świadomy człowiek często jest zmuszony wziąć sprawę w swoje ręce, tak? W prawie, w teorii takie rozwiązania są, bo mamy rozwiązania kodeksu cywilnego, ochrony dóbr osobistych, taką tradycyjną formę możliwego powództwa właśnie o naruszenie dóbr osobistych. Możemy uzyskać odszkodowanie albo zadośćuczynienie za te straty niematerialne, czy zażądać na przykład przeproszenia. Mamy też tą ochronę karnoprawną, ale ona w praktyce jest nieskuteczna, choćby przez to, ile trwają w praktyce postępowania. Mhm. Bardzo myślę, że przydatny tutaj jest przykład też portali horyzontalnych, które często w swoich takich bulwarówkach albo plotkarskich odnogach wchodzą w spór z jakimś celebrytą, często naruszając jego granice prywatności, sugerując, że dziewczyna, z którą był na spacerze czy spotkał w sklepie, to na przykład jego kochanka. I takie sprawy potrafią się ciągnąć latami, a finalnie reperkusje dla życia prywatnego i ewentualnych kontraktów wizerunkowych są tu i teraz.
To prawda, no taki chyba najbardziej znany kazus ostatni, który dotknął, co prawda nie celebryta, a polityka, Leszka Millera, czyli okładka jednego z tabloidów, gdzie zasugerowano, że jego syn wybrał sznura, on wybrał karierę polityczną, wskazując pewien związek przyczynowo-skutkowy, ona dopiero teraz się kończy. I nie są to zawrotne sumy odszkodowań, jakie się w takich sytuacjach... 150 tysięcy? Nie znam kwot, pamiętam, że niedawno było o tym mowa, ale to nie są kwoty, które w jakiś sposób są w stanie czy naprawić szkodę, która została wyrządzona wizerunkową, bo... Ale przede wszystkim jeszcze wydawca, mimo tego, że przegrał też apelację, to cały czas wstrzymuje się z wypłatą środków. To jest fakt, bo widziałem wywiad z Leszkiem Millerem, byłym premierem Rzeczpospolitej Polskiej i on właśnie mówił, że cały czas no, ten nakaz egzekucji, że tak powiem, nie ziścił się na jego koncie. Bo problemem jest nie tylko postępowanie, które orzeka sąd co do meritum, gdzie faktycznie uzyskujemy korzystne orzeczenie, ale jeszcze zostaje kwestia postępowania egzekucyjnego, kolejnych miesięcy, które często będą potrzebne, żeby faktycznie te pieniądze uzyskać. A nie oszukujmy się, po takich latach taka kwota pieniężna niewiele zmienia. Duża część odbiorców takich artykułów utrwaliło sobie już obraz powiązania na przykład tego byłego premiera właśnie ze śmiercią syna. Nie sposób to odwrócić. Dlatego bardziej myślę, że pozytywne korzyści w tej sytuacji czy Budda, czy Miller mogli osiągnąć wykonując ruchy wyprzedzające, idąc do mediów i wskazując na krzywdę, której doznali, bo myślę, że w ten sposób dużo skuteczniej byli w stanie ochronić tą część prawdy, która w jakiś sposób była do obronienia jeszcze na tym etapie. Ale oczywiście zawsze znajdą się takie osoby, które w to uwierzą. Ja nie rozstrzygam w ogóle sprawy Buddy. Trzeba też pamiętać o jednym. Zarówno te osoby, które oskarżają Buddę, robią to bezprawnie dzisiaj, wskazując, że to jest ruch wyprzedzający, że prawdopodobnie on, za nim stoją w ogóle jakieś ogromne przekręty, bo takie wypowiedzi się pojawiają, ale tak samo osoby, które osądzają już potencjalnych sprawców tych szantaży wobec Buddy, też robią to za wcześnie. Zaraz wrócimy do rozmowy, ale teraz krótka przerwa reklamowa. Mój kanał wspiera marka Car Vertical, umożliwiająca sprawdzenie historii pojazdu, na przykład tego, który już posiadacie, bądź tego, który planujecie kupić. Pamiętajcie, że sprzedający często nie mówią całej prawdy o samochodach. W związku z tym każda informacja na temat przeszłości auta jest na wagę złota. Po prostu zderza był wymieniany, nie? Także tak z przodu był na pewno uszkodzony. Rozumiem. Znając historię pojazdu, można mieć punkt zaczepienia do dalszych negocjacji. Zdarza się, że do raportów dodawane są zdjęcia. Natomiast w bazie Car Vertical znaleźć można informacje o rzeczywistym przebiegu auta, jego wyposażeniu, ewentualnych uszkodzeniach, statusie prawnym i szacowanych kosztach napraw. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Widzowie korzystający z kodu rabatowego widocznego na ekranie mogą kupić raport w dużo lepszej cenie. A teraz wracamy do Malucha. Dopóki ktoś nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, to jest kwestia bardzo trywialna, ale często pomijana, to jest to osoba niewinna. Nie możemy wskazywać, że na pewno ten szantażysta popełnił to przestępstwo, dopóki w tej sprawie nie wypowie się sąd w dwóch instancjach i nie zapadnie prawomocny wyrok. Oczywiście tutaj w przypadku Buddy ta sytuacja wydaje się bardziej klarowna, dlatego że tam doszło do prowokacji według tego, co przekazała policja. Ja też wstrzymywałem się z publikacją mojego materiału, nie czerpiąc tylko z materiału Buddy, ale właśnie z oświadczenia policji. Miało dojść do prowokacji i do zatrzymania. Wydaje się, że prawda... jakby potwierdza się to, co mówił Maluch. Potwierdza się, chociaż wciąż ta osoba jest jeszcze w świetle prawa niewinna, no ale sąd w przypadku przestępstwa tych, gdzie doszło do tego szantażu, wymuszania pieniędzy, wymuszania od Buddy groźbą pewnego zachowania, którego w świetle prawa nie mogła ta osoba wymagać, no wydaje się, że skoro sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, to prawdopodobieństwo tego popełnienia przestępstwa jest duże, ale oczywiście o tym nie przesądza. A taka osoba, która siedzi w areszcie, w tej czy w innej sprawie, ale niesłusznie, ma prawo potem uzyskać jakieś odszkodowanie? Jak najbardziej tak. Ja razem z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i razem z, to było Fundacja WEI, Warsaw Enterprise Institute, byłem gościem takiej konferencji, na której mówiliśmy o problemie. Jednym z problemów takich strukturalnych naszego systemu sądownictwa jest przewlekłość postępowań, ale powiązanym z tym problemem jest nadużywanie tymczasowych aresztowań. To jest środek zapobiegawczy, który często używany jest wobec osób niewinnych w świetle prawa, gdzie te oskarżenia się nie potwierdzają. To jest bezprawne pozbawienie wolności i naturalnie za to powinny być wysokie odszkodowania. To, jaka jest ta wysokość, to już pozostawiam Państwu do oceny w konkretnych sprawach, bo też zależy oczywiście od konkretnej sytuacji. Ale to jest liczone wedle dniówki jakiejś? PIT-u z zeszłego roku? Dzielimy to przez 365 dni? Niestety tak dobrze nie jest. Sądy oceniają to na podstawie różnych kryteriów. Nie będziemy teraz tego tak dokładnie rozwijać, bo to zależy od konkretnej danej sytuacji, ale nie są to wysokie kwoty. Nie są to kwoty, które są w stanie zrekompensować oddzielenie
oderwanie od rodziny, oderwanie kompletne od biznesu, często bankructwo przedsiębiorstwa, którego przedsiębiorca osadzony w tymczasowym areszcie. No, sprawa Kluski na przykład, przecież bardzo głośna sprawa. Optimus, sprawa, która jest takim... No, często podawanym przykładem bezprawia zastosowanego w sądzie, gdzie odszkodowanie było bardzo, bardzo niskie w kontekście szkód, jakie zostały wyrządzone. No niestety to jest kolejny problem strukturalny naszego systemu prawnego, nierozwiązany. Wiele skarg do Strasburga też nie było w stanie sprawić, że Polska przestała to stosować. Co ciekawe, sądy, bo w ostatnich latach obserwowaliśmy, w ostatnich kilku latach tendencję, że tych tymczasowych aresztowań jest coraz więcej. Co ciekawe, sądy nie wydają procentowo więcej takich decyzji. Po prostu prokuratura częściej wnioskowała o te tymczasowe areszty. To pokazuje, że sądy często bezmyślnie, statystyka pokazywała, że w ostatnich latach było to 80% skuteczności. Jeżeli prokurator wnioskował o tymczasowy areszt, sądy około 80% takich tymczasowych aresztowań za przeproszeniem przyklepywały. To pokazuje duży problem w tym, że jednak słowo obywatela kontra słowo prokuratora nie jest równo traktowane w sądzie. Mhm. Czyli idealne proporcje to by było 50 na 50? Trudno powiedzieć. Ja uważam, że w ogóle my nie powinniśmy mówić o takich proporcjach. Tymczasowy areszt powinien być stosowany jako ostateczny środek zapobiegawczy, kiedy nie da się inaczej przeprowadzić postępowania karnego tak, żeby uzyskać dowody, na przykład uniknąć mataczenia. Kiedy widzę na przykład pijanego kierowcę, który spowodował wypadek, tu powiem to pewnie wbrew opinii publicznej, ja nie widzę często potrzeby, jeżeli jest zebrany materiał dowodowy, tymczasowego aresztowania. To, że ta osoba powinna odpowiadać karnie, uzyskać surowy wyrok, nie oznacza, że te przesłanki się spełniają. Oczywiście tam jest przesłanka wysokiego zagrożenia karą, ale często mówi się, że no, będzie mataczył. Co może mataczyć facet, na którego jest trzech świadków, są nagrania z kamer, jest materiał dowodowy zabezpieczony przez policję, ta osoba nie uciekała z miejsca, jest samochód, wszystko jest zabezpieczone. Czyli tu... takie działanie głównie ma przeciwdziałać mataczeniu, mam na myśli ten 48-godzinny areszt. To jest coś innego, bo zatrzymanie kogoś na 48 godzin to jest jedna kwestia, a środek zapobiegawczy w postaci już nałożonego przez sąd tymczasowego aresztu to jest zupełnie inna kwestia. To jest jakby dopełnienie tej kwestii pierwszej, prawda? Tak, bo jeżeli komuś się nie postawi zarzutów, nie przedstawi tych zarzutów, to zatrzymanie nie może trwać dłużej. A ten środek zapobiegawczy często jest też stosowany z lenistwa. Ja rozmawiałem z jednym znajomym prokuratorem i powiedział: Marcin, ty musisz nas zrozumieć, dlatego że my mamy tego oskarżonego na miejscu, nie musimy go wzywać, nie musimy się martwić, czy on dojedzie, mamy go, wiemy, gdzie jest, jest pod kluczem, ale tak nie powinno być. Wymiar sprawiedliwości powinien kierować się pewną zasadą, która hołduje wolności, favor libertatis, to mówiło się w prawie cywilnym tak, już w starożytnym Rzymie, ale powinno się zawsze kierować tą przesłanką, że wolność ogranicza się w ostateczności. Chciałbym teraz jeszcze nawiązać do kwestii związanej z tytułami, bo to jest jakby drugi temat, też poniekąd związany z odcinkiem, na który się przed chwileczką dla przykładu powoływaliśmy, ale no niestety te tytuły często są krzywdzące dla bohaterów wszelkiego rodzaju filmów. Wystarczy umieścić na końcu zdania pytajnik, aby już prawa w żaden sposób nie naruszyć i nie ściągnąć na siebie problemów. Zauważyłem, że nawet ty na swoim profilu zlokalizowanym w mediach społecznościowych opublikowałeś swego czasu taki materiał, czy Budda oszukał widzów. Dotyczyło to kwestii związanej z energetykami, więc Kamil by twoim przyjacielem nie został. Pamiętam, że w czasie wywiadu wspominał o tym, że bardzo mu przeszkadzają tytuły, które już jakby mają tezę, a na końcu tylko pytań. Znaczy, myślę, że akurat Budda, gdyby obejrzał ten materiał, nie wiem, czy się z nim zapoznał, to byłby z niego zadowolony, bo ten materiał stworzyłem jako zdenerwowany twórca, który często też przez widzów jest źle zrozumiany. Dokładnie to samo stało się z Buddą, więc ten materiał był w całości przedstawiający to z perspektywy twórcy, który w jakiś sposób zarzuca mu się różne rzeczy, więc akurat myślę, że o to nie miałby pretensji. Ten materiał przedstawia w całości to, co Budda powiedział i o co jest przez swoich widzów oskarżany. To była głupota, bo chodziło o smak energetyka 0%, który można było kupić 2 tygodnie później, o czym zresztą Budda wspominał. Więc ja z takimi pytajnikami nie mam problemu. Ja zresztą sam też, kiedy jestem cytowany przez media, pojawia się znak zapytania. To jest zupełnie naturalne, że kiedy rozstrzygamy pewną kwestię dotyczącą na przykład jakiejś wątpliwości i pojawia się pytanie, to my na to pytanie odpowiadamy. No trochę tak jak w formie rozprawki czy eseju. Często pojawia się teza, która jest broniona albo której się przeczy. Problem pojawia się, kiedy pojawia się jakieś stwierdzenie albo pytanie sugerujące pewną odpowiedź. Bo ja nie mam problemu, jeżeli ktoś zapyta, czy prawo Marcina zarabia na niewiedzy swoich widzów.
jeżeli ktoś rzetelnie odpowie na to pytanie i powie, no tak, prawnik zawsze zarabia na tym, że istnieje jakaś nieświadomość prawna, że odpowiada na pewne pytania, no ale nie wykorzystuje tej niewiedzy na niekorzyść swojego odbiorcy, ja nie będę miał z takim tytułem problemu. Gorzej, jeżeli pojawiają się tytuły sugerujące i to robią bardzo często kanały komentery. Pamiętam taki materiał dotyczący jednego twórcy z takich dużych teamów, gdzie jeden z kanałów komentery oskarżył go o kontakty z małoletnimi. To były w ogóle niezweryfikowane informacje. Temu twórcy zniszczono całą przyszłość, pozbawiono go współprac. On teraz dopiero... Mówisz o twórcy z Teamu X, tak? Tak, dokładnie o niego mi chodzi. Sprawa... No nie chcę tu mówić jego nazwy, żeby już nie przypominać tej sprawy. Nie dla tego kanału komentery, bo ich mi nie byłoby szkoda, gdyby pojawił się krytyczny komentarz, ale chodzi o tego twórcę, bo uważam, że teraz robi naprawdę dobrą robotę. Ale też kolejna sprawa mojego kolegi Mistera Krychy. Jeden z kanałów dużych komentarzy, był to bodajże Konopski, wrzucił tytuł, którym sugerował, że on otruł swoich widzów. Otrucie sugeruje jakieś intencjonalne działanie, a w istocie chodziło o sprawę, że kebab, który on sygnował swoim imieniem i nazwiskiem, gdzie po prostu marketingowo promował kebab jednej z dużych marek, które tego keba sprzedają, miał salmonellę. To nie jest otrucie kogoś, doszło do zatrucia pokarmowego, no nie w wyniku działania tego twórcy, tylko jakichś zaniedbań albo po prostu sytuacji losowej. Takie tytuły. Czyli przykładowo można byłoby odnieść to do wątku motoryzacyjnego w ten sposób, że ja reklamowałbym jakąś stację paliw, okazałoby się, że tam paliwo jest no nie najwyższej próby, tak. Następnie ktoś sobie uszkodził swój samochód. Duży w malochu zniszczył mi samochód, nie? Tak, na przykład. To jest moim zdaniem niedopuszczalne. Potem ten tytuł zmienił się na... Aż kamera padła. Ale chyba od temperatury jednak bardziej. Miejmy nadzieję, a nie z tych emocji. Ale wydaje mi się, że tutaj ten tytuł, który został zmieniony, nie do końca też zadośćuczynił temu, o co Krycha domagał się tej prawdy i sprawiedliwości, dlatego że tam no, zadano pytanie, czy Krycha otruł swoich widzów. Nikt w ogóle w całym tym dyskursie nie pytał o to, czy Krycha otruł swoich widzów, tylko czy doszło do zatrucia się tym kebabem. Uważam, że takie pytanie było już krzywdzące, no bo akurat na przykład mój tytuł w przypadku Buddy, no ja go bronię, nie zmieniałem go, dlatego że faktycznie ja dostałem setki pytań, które już cytowałem w tym, czy my zostaliśmy faktycznie oszukani przez Buddę. A nie jest to trochę demagogia? Nie nazwałbym tego demagogią. No, w pewnym sensie uważam, że trzeba zachować tą proporcję. Media siłą rzeczy chcą zaciekawić w jakiś sposób swoich odbiorców. Jeżeli w tym tytule rozmowy dałbyś prawnik na temat zniesławienia, znieważania, nikt tego filmu nie obejrzy raczej. No tak. To jest jakieś fascynujące. No jakby ja mam w 100% świadomość tego, jak funkcjonują media. Czyli konkluzja jest taka. Można byłoby stwierdzić, że jeśli grasz w tej przestrzeni internetowej, musisz mieć twarde 4 litery z tego tytułu, że no, tutaj są takie zasady, że wszyscy gramy nagłówkami w tabloidowy sposób. Musimy się z tym pogodzić. Ale to jest troszeczkę tak, jakbym się oburzył, że jeden z prowadzących ze mną wywiady zapytał mnie, czy kiedyś kogoś zdradziłem. Gdyby ktoś wyciął samo to pytanie, bo taki powstał shot potem z niego, czy on mnie zniesławił, czy pomówił? Nie, on mnie zapytał. Ja rozumiem to pytanie, bo ciekawość dziennikarza wykracza na tyle daleko, na ile może. No, nie uważam, że to było zbyt prywatne pytanie. Odpowiedziałem na nie zgodnie z prawdą. Na szczęście nigdy tego nie zrobiłem, ale no, czy mógłbym mu zarzucić, gdyby rzucił taki film, czy prawo Marcina kogoś zdradził, to nie przesądza sprawy. Ja uważam, że mimo wszystko całe dzieło... W świecie normalnych ludzi, ale tak. W świecie internetowym jest troszeczkę inaczej. Niestety tutaj też są kwestie intencji odbiorców, którzy żądni są sensacji. Liczą, że jednak okaże się, że ten Marcin kogoś się tak zdradził, bo będzie ciekawie. A jeżeli jeszcze kilka razy to zrobił, to pewnie będzie jeszcze ciekawie. Będzie można pochylić się albo pochwalić, w zależności od wyznawanego światopoglądu. Ale ja zawsze rozpatruję całą treść dzieła przez pryzmat no właśnie wszystkiego, tytułu, całości. Uważam, że wiele twórców tą rzetelnością się broni. Ale oczywiście na tytuły też trzeba uważać, bo ważne, żeby nie zrobić komuś krzywdy takim tytułem. A gdzie jest granica, której nie powinien przekraczać komentujący, aby nie narazić się na jakieś sankcje prawne? Czy być może tylko filtr antyspamowy tutaj wchodzi w grę, bo komentującemu można wszystko? Na pewno nie i tutaj ogranicza nas prawo. To, że ta sprawiedliwość często nie jest rychliwa, nie znaczy, że nie jest sprawiedliwa. Bo już o tej wysokości odszkodowań rozmawialiśmy, ale jak najbardziej twórca, który na przykład zostanie pomówiony o pewne zachowanie, no to
takie pomówienie może wypełniać znamiona tak zwanego zniesławienia. To jest przestępstwo w kodeksie karnym, które jest penalizowane w Polsce. Kary są może nie bardzo wysokie, ale są dotkliwe. Nikt nie chciałby być skazany. Myślę, że to jest duża plama na honorze, więc to na pewno to prawo karne nas ogranicza. Tak samo znieważanie. No, kiedy widzę na przykład te gale freakfightowe, kiedy wyzywa się czyjeś matki, wyzywa się tą osobę. Ostatnio spotkałem się z ciekawą sprawą, gdzie zastanawiano się, jeżeli obrażamy komuś matkę, czy ta matka ma dochodzić swoich praw, czy my jako to dziecko obrażone. Ja przyklam się do tego, że jednak ta matka sama powinna dochodzić swoich praw, jeżeli jest w stanie. Mamy też odpowiedzialność cywilną, o której wspomniałem. Powództwo możliwe o naruszenie dóbr osobistych. Szereg tych, katalog tych dóbr osobistych jest otwarty. To jest nasze dobre imię, nasza godność, nasze imię, nazwisko, renoma naszej później firmy w przypadku, jeżeli to chodzi o działalność gospodarczą. Tu mamy bardzo otwarty ten katalog i szereg różnych zachowań może doprowadzić do tego, że będzie konieczność naprawienia tej szkody, odszkodowania czy zadośćuczynienia za te straty niematerialne. A na jakim poziomie finansowym? Nie ma, akurat powództwo o dobra osobiste nie jest ograniczone. My mamy tam górną granicę w przypadku tej kwoty opłaty sądowej. To jest bardzo wysoko postawiona granica, ale nie ma tej ograniczeń. No niemniej to nie są Stany Zjednoczone i nie wyobrażajmy sobie, że to będą setki milionów czy dziesiątki milionów. W Polsce raczej praktyka jest zupełnie inna. No ale wiesz, to też mi się wydaje, że tutaj twórca jest bezsilny, no bo co, masz odcinek zasięgowy, wygeneruje on 1 000 000 wyświetleń, 100 nieprzychylnych komentarzy, z czego 50 bezpośrednio w jakiś sposób cię zniesławia, naraża na jakieś perturbacje. No i co, mam wszystkich 50 zgłosić i co tydzień tak robić? To przecież jest niemożliwe. Dlatego tu jest ta magia internetu. Niestety, jako zasięgowi twórcy, musimy sami też zadbać o siebie. Prawo nie zawsze będzie w stanie po ludzku rozwiązać nasze problemy. Tak powinno być w idealnym systemie prawnym, ale prawo nie jest idealne. Ludzie też nie są idealni. Ja dlatego, kiedy na przykład jedna z gazet napisała lokalna artykuł na mój temat, który sugerował, że ja ściągnąłem na jedną szkołę hejt, ja sam wziąłem sprawy w swoje ręce. Oczywiście wezwałem ich do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych, ale rozwiązałem tą sprawę po prostu swoim filmem, który miał dużo większy zasięg niż ten medialny artykuł. Do sprawy nie doszło. Okazało się, że dziennikarz potrafił wziąć to na klatę, powiedzieć sorry i my clickbaitujemy często. Nie on przygotowywał ten nagłówek prawdopodobnie, ja tak podejrzewam, nie będę tutaj zdradzał tej rozmowy z nim, ale on wyjaśnił tą sprawę, rozeszliśmy się, podaliśmy sobie ręce, ale no musiałem wziąć sprawę w swoje ręce. Gdybym poszedł po prostu do sądu, sprawa dalej byłaby niewyjaśniona prawdopodobnie przez jeszcze co najmniej rok. A powiedz mi proszę, jak powinien się twoim zdaniem zachować internetowy twórca, który jest przez kogoś szantażowany i są pod jego kątem wysyłane jakieś groźby albo raczej informacje, że jeśli nam nie zapłacisz, to coś na twój temat opublikujemy. Niezależnie, czy to jest rzecz prawdziwa, czy nieprawdziwa. Czy taka osoba powinna iść na współpracę z takimi, no, co by nie powiedzieć, szantażystami, czy raczej szukać wsparcia prawnego? Absolutnie uważam, że szantażowanie kogoś to jest poważne przestępstwo. Tu już nie mówimy o dobrach osobistych, o kwestii tego... Mówisz, to jest problem, który będzie dotykał pewnie wielu Oczywiście, twórców, że tak. Prawda? Ja uważam, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, powinno się taką sprawę zgłosić policji. Sprawa Buddy pokazała... Budda się zachował wzorowo w tej sprawie, uważam. Tu akurat szacunek do niego, że nie uległ tej presji, bo ja też widziałem, że mu się oberwało od strony odbiorców o 60-ka. To żadna 60-ka, bo 60 artykuł kodeksu karnego dotyczy czegoś zupełnie innego, kiedy zdradza się tych swoich kolegów po fachu, z którymi się popełnia przestępstwo. Budda po prostu skorzystał z pomocy organów, które są do tego przewidziane, żeby walczyć z przestępstwami, żeby je wykrywać i żeby doprowadzić potem do skazania prawomocnym wyrokiem. I Budda zachował się w sposób modelowy. Jeżeli jesteście szantażowani, nie ulegajcie tym szantażystom, bo ja uważam, że z terrorystami nie można się dogadywać. Nawet jeżeli zapłacimy tą kwotę, okaże się, że ulegniemy temu szantażowi, mimo że jest to przestępstwo, jest bezprawne wobec nas wymóg zachowania się, którego nie powinniśmy absolutnie podejmować, to skończy się to tak, że ulegniemy i kolejny raz znowu ktoś przyjdzie i poprosi o dwa razy więcej. No dobrze, a czy jestem przynajmniej w stanie tę jedną osobę unieszkodliwić jakąś NDA-ką? Czyli ktoś mówi 100 000 złotych, ja nic nie powiem, no ale przecież ja tak
takiej osoby nie wierzę, to jest przecież szantażysta. Muszę przyjść z dokumentem, podpisz mi i 1 000 000 złotych w razie, jak się wygadasz, tak? Te NDA-ki są tutaj w tej kwestii trochę zabawnym pytaniem, bo te NDA-ki umowa to jest poufności, że tak powiem. Tak, ale to umowa o poufność jest zabawna. Umowa o poufność ja mogę podpisać, tak jak podpisywałem kiedyś, o to, że warunki kontraktu, który zgodnie z prawem zawiązuje, będę dopełniał tej tajemnicy. To jest kwestia, którą się zajmuje już prawo karne. Jeżeli szantażysta nie boi się popełnić przestępstwa, za które może trafić za kratki, za które może być tymczasowo aresztowany, jeżeli zostanie wykryty, co pokazała sprawa Buddy, to zapewniam, że nie będzie się przejmował ewentualną umową cywilną o zachowanie poufności, bo on już posunął się do złamania dużo poważniejszych, dużo bardziej istotnych przepisów, które grożą mu nawet pozbawieniem wolności bodajże do 3 lat w przypadku tego bezprawnego szantażu. Więc to jest dla mnie duża naiwność, kierowanie się tym, że ktoś będzie się przejmował świstkiem papieru, który pewnie podrze i wyrzuci i przyjdzie i poprosi o 200 tysięcy następnym razem. No bo co z tego, że my będziemy mieli z nim taką umowę? Ale dalej będziemy się bali, że on coś tam na nasz temat powie. I wtedy damy 200 tysięcy, to jest błędne koło. I myślę, że to jest rada uniwersalna, bo potrafię sobie wyobrazić, że analogiczne problemy mają miejsce na przykład w biznesie. Oczywiście, że tak. To jest bardzo częsty przykład. Ja też współpracuję z adwokatami, z radcami prawnymi, którzy zajmują się dziedziną prawa karnego. Nie spotkałem prawnika, który doradzałby pójście na układ. Oczywiście można pójść na układ tylko pozornie, tak jak zrobił to Budda, żeby zrobić taką policyjną prowokację. Tu akurat też szacunek do policjantów, że chcieli się zająć tą sprawą, bo nie zawsze tak jest. Czasem te problemy są w jakiś sposób bagatelizowane. Tu uważam, że wszyscy zachowali się tak, jak powinni. Miejmy nadzieję, że jeżeli faktycznie doszło do tego popełnienia przestępstwa, bo też tego nie przesądzam, to ten sprawca zostanie surowo ukarany i będzie taki przykład, który będzie szedł dalej, że twórcy też nie są bezbronni. My też jako twórcy nie możemy ulegać tej modzie na prawilniactwo w dobie tych wszystkich freak fightów, w dobie tego, że na konferencjach freak fightowych wyzywają się od tych 60-tek, od tych, którzy donoszą. My czasami dostrzegamy w pójściu na policję coś złego, objaw jakiejś słabości. To nie jest żaden objaw słabości. Słabością to by było, gdybyśmy szli i zaznawali nieprawdę, tak jak te niesławne 60-tki często robią. Pomawiali kogoś, kto nie popełnił jakiegoś czynu, żeby sami się wybielić. Wtedy to jest karygodne, obrzydliwe. Taka osoba powinna być poddana nie tylko odpowiedzialności karnej, ale i ostracyzmowi. Ale kiedy dochodzimy swoich praw, nie ma w tym nic absolutnie złego, bo kiedy, nie wiem, ktoś zgwałci naszą żonę, będzie groził naszemu dziecku, no wtedy też mamy nie iść na policję? To jest w ogóle dyskusyjny temat tych 60-tek, bo ja bym zaryzykował tezę, że dla przeciętnego obywatela to nawet dobrze, że oni się tam wzajemnie podkablowywują, bo dzięki temu jest bezpieczniej na ulicy, prawda? Znaczy, samo rozwiązanie, no bo też wytłumaczmy, 60-tka to nie jest świadek koronny, tylko tak zwany mały świadek koronny. W kodeksie karnym wprowadzono takie rozwiązania, które pozwalają na złagodzenie ewentualne kary czy niższą odpowiedzialność dla sprawcy, który skruszony wyda kolegów, którzy z nim pewne czyny popełniali. I to rozwiązanie w teorii wydaje się bardzo dobre, ale wokół 60-tek wyrosło bardzo dużo takich zjawisk jak fałszywe pomówienia. Konfabulacja. No sprawa Bonusa, do tej pory no prawomocnie skazanego, ale sprawa, która budziła wątpliwości nawet w środowisku prawniczym. Przypomnijmy. Tak, no Bonus za te według niego fałszywe oskarżenia trafił za kratki. Tam oskarżała go 60-tka. Bardzo dużo w tym procesie się nie zgadzało. Wielu prawników apelowało do sądu, że dowody nie wskazują jasno na winę Bonusa, a mimo to odsiedział on bardzo surowy wyrok za rzekomy handel niedozwolonymi substancjami, żeby nie było demonetyzacji. I ta 60-tka tam się w tym wątku pojawiała. Dużo było takich spraw, gdzie ktoś wymyślał jakieś oskarżenia, żeby obniżyć swoją odpowiedzialność, a te oskarżenia były nieprawdziwe. Dlatego... Czyli innymi słowy, uczciwy obywatel może iść siedzieć. Jeżeli obejrzymy programy interwencyjne, spotkamy się z fundacjami, które działają na rzecz niefałszywie oskarżonych, takich spraw jest bardzo dużo. Chociaż złośliwi mogą powiedzieć, że więzienia pełne są niewinni. Niewinnych ludzi, ale no, zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno wymaga to jakiejś refleksji. Pytanie, czy ty uważasz, gdybyś miał taką moc prawną, to zmieniłbyś ten przepis? Coś byś w nim udoskonalił? Postulowałbyś jakąś zmianę, aby faktycznie wyeliminować to ryzyko konfabulacji?
uważam, że trzeba zmienić ludzi, a nie prawo, dlatego że my możemy stworzyć najlepsze prawo, ale dopóki będą orzekać ludzie, którzy będą szli drogą na skróty, dopóki oskarżać będą prokuratorzy, którzy będą w jakimś stopniu, oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, znam wielu wspaniałych sędziów, wielu wspaniałych prokuratorów, dla których to jest misja i prokurator, którego znam, na przykład mówi, że on się bardzo cieszy, kiedy okazuje się, że to wszystko okazuje się nieprawdą, bo widzi uczciwego człowieka, którego udało się uchronić, ale trzeba zmienić mentalność ludzi, trzeba zmienić to myślenie, że nie zawsze sukcesem dla sędziego prokuratora będzie wlepienie w głośnej medialnej sprawie najwyższego wyroku, ale znalezienie tej prawdy materialnej, odnalezienie prawdy, która będzie sprawiedliwą. No, a prokuratorzy czasem idą na łatwiznę? Tak myślę. No, sprawa komendy chyba jest tego najlepszym przykładem. Nie jestem karnistą, więc myślę, że o artykule 60 dałoby się tutaj prosić wielu wspaniałych gości. Tutaj mogę polecić dogmaty karnisty doktora Małeckiego, takiego karnistę z krwi i kości. Może on nie jest tak wiralowy, ale na pewno prawem karnym zajmuje się dużo, dużo więcej niż ja. I też ten temat, myślę, że on, jego doświadczenia byłyby tutaj bardzo ciekawe, ale ja uważam, że tutaj trzeba zmienić mentalność ludzi, bo mamy na przykład te tymczasowe aresztowania. Gdyby sądy nie tak chętnie po nie sięgały, to być może tego problemu by nie było. Mhm. Wspomniałeś o tym, że karnista, który jest autorytetem, no nie jest wiralowy. Ty z kolei jesteś wiralowym twórcą internetowym, najpopularniejszym TikTokerem 2023 roku. Wielki sukces w internecie, autor bestsellerowej książki, człowiek, który dba o prawa uczniów. Znany jest z tego, że już od najmłodszych lat wchodził w dyskusję z nauczycielami i na bazie tego zrodziła się pewnie miłość do dbania o swój własny interes, jak i innych kolegów ze szkolnych ławek. To jest twój podstawowy, że tak powiem, content? Weryfikowanie tego, co można, co nie można w szkole? Szkoła to jest jedna z takich gałęzi, ale ja też nie porzuciłem tego, co kocham. Obecnie piszę pracę doktorską z prawa handlowego, zajmuję się też prawem konsumenckim, więc staram się też doradzać konsumentom w tym, co mogą, a czego nie mogą w sklepie. Doradzać też sprzedawcom, co konsument może od nich wymagać, czego nie, co jest klauzulą niedozwoloną, a co jest po prostu roszczeniem być może bardzo roszczeniowego i złośliwego klienta sklepu. Ale oczywiście te tematy szkolne stały się w pewnym sensie wiralowe, bo nikt chyba wcześniej o tym nie nagrywał. My mamy twórczą działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wiele poradników, ale nikt nie specjalnie mówił o tym prawie w szkole. I ja sam dostrzegłem, kiedy założyłem swój kanał, to było 2 lata temu, jestem stosunkowo świeżym twórcą, zacząłem nagrywać o prawie konsumenckim, o relacjach obywatel-policja. To były takie bazowe tematy, które ciekawią wszystkiego, ale dzieciaki zaczęły pytać o to, czy na przykład nauczyciel może zabrać mi telefon. I wtedy tak zadałem sobie tak w takiej pełnej uczciwości wobec siebie pytanie, ale stary, ty skończyłeś studia, piszesz pracę doktorską, a ty nie masz o tym pojęcia, bo tobie w szkole nie mówili o tych prawach. Ty znałeś jakieś takie podstawy, no wiesz, że generalnie nikt nie może ci zabrać telefonu i sprzedać, ale nie wiesz, z czego wynika na przykład to, co szkoła może uregulować w kwestii tych telefonów. Więc pochyliłem się trochę w dziedzinie prawa niespecjalnie atrakcyjnej dla prawników, bo w tym, może w social mediach są pieniądze, kiedy się tym człowiek zajmuje, ale nie ma pieniędzy, no bo rodzic nie zapłaci kilku tysięcy złotych za sprawę przeciwko szkole dotyczącej niesprawiedliwej oceny. No, taka jest rzeczywistość. No tak, natomiast potrafię sobie wyobrazić, że zburzyłeś obraz nieomylności wielu nauczycieli, którzy musieli zejść z piedestału, sprawić, że jednak należało zrozumieć, że prawo obowiązuje wszystkich w równym stopniu. Dostawałeś jakieś informacje w przeszłości od nauczycieli pod tytułem: kolego, rozwalasz mi trochę lekcje i koncepcję na metody wychowawcze? Czasem tak, nawet jak czytam jakieś komentarze recenzujące moją książkę, to pojawia się dużo pytań o to, dlaczego podważam ten autorytet nauczyciela. Ale ja po prostu inaczej pojmuję ten autorytet nauczyciela. Ja przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat, mogę powiedzieć, już dziesiątki, jeśli nawet nie setki spotkań w szkołach. Ja nigdy nie wymagałem szacunku czy posłuchu za to, że ja tam przychodzę. Ja uważam, że autorytet bierze się właśnie z tego, że ktoś szanuje drugą stronę. Autorytet nauczyciela powinien opierać się też na tym właśnie partnerstwie, czyli znam prawa swoich uczniów, wiem, że mój uczeń jest człowiekiem, jest myślącą osobą, być może trochę młodszą, trochę mniej doświadczoną. Ja tak pojmuję autorytet nauczyciela, nie pojmuję go w takim drylu pruskim, tak jak szkoła została stworzona, że ten autorytet należy się po prostu z tytułu bycia nauczycielem. Ten autorytet trzeba zbudować. Uważam, że moja twórczość, moja działalność, co objawiło się w tym, że i nauczyciele, pedagodzy patronują mojej książce, choćby były rzecznik praw dziecka, doktor Marek Michalak, ale Adam Bodnar, obecny minister sprawiedliwości, też.
też. Nie wchodzę tu w tematy polityczne. Adama znam z działalności naukowej, więc z Adamem się znamy. On przypadkiem został politykiem w międzyczasie. O tym nie wiedziałem w ogóle, że on będzie kandydował w wyborach, kiedy patronował mojej książce. Czy Fundacja Nauczyciel? Myślę, że te patronaty nie miałyby miejsca, gdyby nie to, że coraz więcej osób chce takiej nowoczesnej szkoły, szkoły otwartej, szkoły, gdzie jedna i druga strona zna swoje prawa i obowiązki. Ja jestem w tej swojej pracy doktorskiej badaczem też wolności gospodarczej, raczej w kontekście gospodarczym, ale ja kieruję się zawsze jedną zasadą. Naszą wolność ograniczają prawa drugiej strony, dlatego ja nie zachęcam uczniów do jakiejś samowoli, do pogwałcania odwiecznych praw, czy to człowieka, czy nauczyciela, ale zachęcam do tego, żeby to działało w dwie strony, żeby to było w pewnym sensie wzajemne. A powiedz mi, Marcin, jak na twoje TikTokowe, instagramowe poczynania reaguje środowisko prawnicze, które cechuje się często takimi klasycznymi wzorcami? Myślę, że to jest moje najbardziej pozytywne zaskoczenie początku mojej twórczości, bo ja zastanawiałem się, jak zostanę odebrany przez moich kolegów i koleżanki po fachu. Kiedy zacząłem tworzyć, kiedy zacząłem nagrywać, to dostałem bardzo pozytywne te zwrotne informacje. Największym zaskoczeniem było to, że z przyjemnością zaczął współpracować ze mną mój wydział prawa, którego jestem absolwentem, gdzie piszę pracę doktorską. Okazało się, że oni w ogóle wynajęli mnie do kampanii takiej komercyjnej. Bardzo pozytywnie moją twórczość odebrała moja promotor, u której pisałem pracę magisterską, piszę teraz pracę doktorską. Podaruję niedługo, myślę, książkę jej synowi, bo on też mnie ogląda. A ty chyba takim największym znakiem tego, że faktycznie prawnicy wcale nie zawsze mają problem z wyjściem poza pewien schemat, jest to, że no, znakomity prawnik, jakim jest Adam Bodnar, mówię tu o jego dorobku naukowym, no, podjął się popularyzowania też tej mojej twórczości i tego, żeby faktycznie pod tą książką i pod tą moją twórczością się podpisać. Sam powiedział, żeby obserwować prawo Marcina, co było dla mnie pewnie jeszcze niewyobrażalne, że profesorowie chcieli wyjść z tej katedry i propagować prawnika, który tworzy często dla dzieciaków, dla osób, które z tym prawem nie zawsze mają dużo wspólnego. No i teraz moja współpraca ze środowiskami zawodów prawniczych, z Krajową Izbą Radców Prawnych, wiele wykładów, które wygłosiłem i dla dzieciaków, i dla ich innych odbiorców, pokazuje, że faktycznie prawnicy wcale nie mają tego przysłowiowego kija, wiadomo gdzie. A powiedz mi proszę, jak wygląda kwestia współprac komercyjnych, które masz na swoim koncie? Bardzo często realizujesz jakieś działania, na TikToku są pieniądze, na Instagramie także, to nie jest żadna tajemnica. Tutaj już taki totalny wątek poboczny sprzed nagrania, ale wracając do pytania, czy ty możesz w ogóle legalnie reklamować jakieś produkty, no bo jednak wydaje mi się, że jakieś tam obostrzenia w zawodzie prawniczym występują. Tak, tylko też trzeba sobie powiedzieć wprost, że są różne prawnicze zawody. Ja nie wybrałem ścieżki aplikacji i uprawnienia zawodowe, chcę w przyszłości być radcą prawnym, jestem młodym prawnikiem jeszcze, nabywam cały czas te uprawnienia. Ja nie wybrałem tej klasycznej ścieżki aplikacji. Tą aplikację zastępuje u mnie obrona pracy doktorskiej, którą chcę w przyszłym roku najpóźniej obronić. Wtedy mogę podejść do takiego samego egzaminu jak aplikanci. Wtedy będą mnie dotyczyły właśnie te zasady etyki radcowskiej, gdybym wybrał właśnie zawód radcy prawnego. One nie są aż tak bardzo sztywne, jak to się wydaje. Znam wielu radców prawnych, z którymi współpracuję. Kolega na przykład Tomka Palaka, który też reklamuje eventy, za które przecież zarabia. Reklamuje je. Wszystko tutaj istotne jest to, żeby zachować tą godność zawodu, który się wykonuje i też być ze swoimi odbiorcami uczciwym. Ja no nie będę wchodził tutaj w zasady tej etyki, tym będę się przejmował, kiedy już ten wpis uzyskam, jeżeli będę miał takie plany, żeby ten zawód wykonywać, a myślę, że to się nie zmieni. Ale myślę, że kluczowe jest to, o czym mówi UOKiK, te wytyczne UOKiKu w kontekście transparentności działań twórcy. No i to, żeby to jednak wciąż było powiązane z tą naszą działalnością prawniczą. No mnie ta etyka nie dotyczy w tej chwili, więc tego problemu nie mam. Kiedy ten problem się pojawi, to będę go w jakiś sposób rozwiązywał. Na pewno gdybym był aplikantem, to musiałbym dużo bardziej selektywnie dobierać tę współpracę, no choćby w kontekście tego, co mam wpisane w PKD, w mojej działalności zawodowej, bo ja oczywiście mam tą działalność prawniczą, ale tam przecież są też różne usługi marketingowe, szkolenia, kursy, które robię, czy reklama komercyjnych produktów. I dla mnie też ważne jest to, myślę, że to ułatwia mi dobre kluczenie, tak żeby nie złamać w przyszłości tej etyki, to, że ja reklamuję tylko to, do czego jestem w 100% przekonany. Nigdy nie reklamowałem produktu czy usługi, której sam bym nie kupił albo której sam nie lubię.
wtedy myślę, że to jest dużo bardziej transparentne, no ale trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że prawniczki też, które znam, zarabiają na tych social mediach. Znam prawniczkę, która jest modelką przy okazji, reklamuje ubrania. Dopóki jest to w dobrym smaku, nie sądzę, żeby ktoś powinien się przyczepić. Wiem, że u adwokatów to bywa czasem bardziej ścisłe niż u radców. Mam wrażenie, że jest to bardziej hermetyczny zawód, ale też nie chcę o tym mówić, bo akurat adwokatury nie planuję. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą przejażdżkę po Warszawie. Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać? Słuchajcie, znajdźcie swoje prawa, obserwujcie te wywiady Dużego w Maluchu, no i prawo Marcina. I pamiętajcie, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, więc jak chcecie kogoś szantażować, to sprawdźcie najpierw, co za to grozi. Prawo Marcina jest też obecne w opisie tego filmu. Zapraszam Was serdecznie, tam zostawimy link do profili mojego dzisiejszego gościa. No i cóż, do zobaczenia na drodze. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i jednocześnie przypominam o kodzie rabatowym od Car Vertical. Umożliwia on zakup raportu w lepszej cenie. Link znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia na drodze. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.